Siemano, siemano, siemano. Tu Skonsper, a tu nowa seria, druga. Zagramy w Project Zomboid. Lecimy. Oj, zrobimy sobie nowy świat. Hop. Nazwiemy sobie... O! Ogólnie gra jest o przetrwaniu. Żyjemy w świecie opanowanym przez zombie. Musimy przetrwać. I tak na końcu dochodzi do naszej śmierci. Dlatego nie dziwcie się, jak zginę nawet w tym odcinku. A w sumie... Nazwiemy się... Właśnie tak. Właśnie tak się nazwiemy. Connor. Dobrze. Tak. Będziemy białym murzynem. Nie będziemy grać, bo szybko zginiemy. Haha. O, dobra. Takiego weźmiemy. Będę brał tylko Construction Worker. To jest nam, że mamy tick skin, to znaczy, że mamy mocną skórę. I nawet jak nas zombie ugryzie, to jest szansa, iż po prostu nie zarazimy się, bo tu właśnie można się zarazić, jak zombie nas dopadnie. Dlatego lepiej mieć to właśnie, co zawsze wybieram, mocną skórę, a handy, że szybciej barykaduje. Na przykład okna zabija dechami i tak dalej. Weźmiemy sobie short temple, to jest to, że szybko po prostu się będziemy złościć, ale za to... Nie, bo tu będziemy mogli chorować szybko. Czekajcie, klaustrofobik, ups. Nie. O, light drinker. Co się dzieje z tą myszką? O, dobra. Nie. Light drinker wybierzemy, ponieważ i tak nie będziemy spożywać alkoholu. O. Light drinker i wtedy starczy nam na strong. Czy tam stout? Nie, nawet na strong nam wystarczy. Czyli po prostu będziemy mieć więcej do... O. Knockback from melee weapons, czyli będziemy mocniej odpychać zombiaki z naszej broni na... jakby wręcz. I więcej będziemy mogli nosić ze sobą. No i mi się wydaje, że to jest najlepszy układ. No to idziemy. Nie wiem, czy może to widzicie, czy nie, ale ja mam takie... Nie wiem, co to jest w sumie, jakiś lag, czy co, że mi się tak... obraz laguje. W sumie nie wiem czemu. Nie jestem pewien. No, gra jest w sumie piaskownicą, bo możemy sobie iść gdzie chcemy. Ważne, że jest przetrwanie. Będziemy musieli okradać domy, zakładać bazy, odpierać ataki zombie. Gra zaczyna się jakieś budowy, ale czasami powiem wam, że potrafi przestraszyć. O. Tak to wygląda. Na początek mamy szkolny plecak. Mam go właśnie ubranego i to będziemy mieć po prostu więcej miejsca do... Ups. Do... wiecie, lutu. Nie będziemy mogli więcej brać ze sobą. O, Advanced Harming. To będzie dobre, nie? To znaczy, że będziemy po prostu... jak to przeczytamy, będziemy mieć więcej do... uprawiania roślin, bo to też właśnie można uprawiać roślinę. Zgarniamy. To jest jedzonko, rzodkiewka i salmon, ale nie wiem dlaczego. O, dangerous onkach, aha, czyli jest niebezpieczny, jak się nie ugotuje. Dziwne. O, tu weźmiemy więcej rzeczy. Roasting plastic baga, będziemy mieć więcej jeszcze miejsca do przechowywania rzeczy. Otwierasz do puszek, żeby otwierać puszki i robić zupy. O, to też się przyda, żeby właśnie rzucić zupę gdzieś. Toad bag też jest spoko, bo to jeszcze więcej miejsca będziemy mieć.
Jako pierwszą broń weźmiemy nóż. On jest bardzo słaby, szybko się kończy, ale w sumie lepsze to niż nic. Jest fajna animacja zabijania. O, czemu my to bierzemy to wszystko? Aha, chyba kliknąłem źle. Ale dobra, na razie weźmiemy wszystko, nawet że będziemy wywalać później. Bierzemy czekoladę. Może sobie nawet zjemy. O, jesteśmy lekko najedzeni. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. O, weźmiemy tą. A to czemu? Bo w takie miseczki możemy napełniać wodę. Ponieważ tu nasza postać też będzie spragniona co jakiś czas. Lepiej mieć albo butelkę wody. Jak się ma butelkę wody, to pełno takich butelek, kubeczków, takich tych miseczek. Co tutaj mamy? O, bierzemy. No, taka jakby kamizelka, jak widzieliście, to po prostu zmniejszy nam ryzyko ugryzienia. A oprócz tego będzie nam trochę cieplej. O, następna. Następny skór. No to mamy dużo miejsca strasznie. My sobie sheets. To są te. Nie gówno, tylko kawałki ścierek. Będziemy mogli zasłaniać okna, żeby nas zombiaki nie wypatrzyła, także w sumie zrobimy to teraz. Wyjmiemy bandaże. Co się dzieje? Nie mogę. Może muszę mieć w tym. Obczajmy. No, jak widzicie, bo to gram teraz na wersji testowej, która była udostępniona na czacie. A, dopiero teraz. To jest wersja testowa, która była na czacie. To nie jest jeszcze oficjalna wersja, bo ogólnie na razie tej gry nie ma na Steamie. Jest tylko na Desurze. I to jest wersja testowa i oryginalna wersja będzie. Tej, nie, to jest 2.9 RC, czy jakoś tak chyba. Co tu mamy? Chyba Golf Cup jest lepszy od noża. Na pewno jest lepszy od noża. Ups. Aha, bo my to mamy wszystko w tym. Ty, ja nie chcę mieć tego wszystkiego. To przeniesiemy do plecaczka tego. Dobra. Bierzemy wszystko. Już jest. Idziemy. Mam golf kluba, ale wygląda jak baseball, chyba. Dobra. Na razie, jak widzicie, ptaszki śpiewają. Jest pięknie, fajnie. Nie mamy zmartwień w ogóle. Normalnie wyszliśmy. O, zobaczymy, może ktoś wysłał mi listy. O chuj, nie ma nic. Idziemy sobie fajnie. Tutaj spokojnie. La la la. Idziemy sobie, nie wiem, do pracy albo do lasu. Bo nie mamy pracy, nie mamy nawet domu. O, witam panią. Czemu pani tak tu stoi sama? Co się stało? O, jak widzicie, nasza postać się przestraszyła tej biednej pani, której coś jest. Proszę pani! O kurde, ale mnie ugryzła. Nie ugryzła mnie, a patrzcie, widzieliście, to jest ten efekt tego knockbacka. To ale szybko zapierdziecia. Gin! No, nie potrzebuję jeszcze. O, i słyszę te. No i tak to jest. To był nasz pierwszy zombiak. Dosyć prosty. Tam nikogo nie ma. Jak mówiłem, są momenty. Widzicie, jaka to jest budowa gry. To jest taka z lotu. No nawet nie z lotu ptaka. Perspektywa taka z boku. Wow. Więcej zombiaczków, ale zabijemy ich. Ale są momenty, w których gra naprawdę potrafi przestraszyć. Chodź tu, gnoju. A, solo. Gin. Kurde. A! Nie gryź. Leż, kurwo. Dobra. Tu nikogo nie ma.
A ta wstanie jeszcze pewnie suczy. Mówiłem! Dobra. Gin. A, okej, nie bierzemy żadnej sukienki. Ten też wstanie, patrzcie. I co? Taki chuj. Co, nie wstajesz? Jaki debil, ty. No w końcu, ty. Wow, trochę ich tu się przy ten. Ale zaraz ich zabijemy. Boom, headshot. Jak widzicie, zombiaki na jednego strzała za często to nie padają. Łatwiej będą padać, jak na przykład weźmiemy nóż kuchenny. Ale nóż kuchenny, nie ten do masa, co ja miałem, bo do masa jest masakryczny. Po prostu nasza postać podchodzi do takiego zombiaka i jedną animacją go rozwala. No, w końcu. Ale właśnie z takiej broni długiej... Wow! Najłatwiej na jednego strzała z siekiery, ale też trzeba chyba mieć jakieś tam... No, gin kurwo. Dobrze. Jak widzicie, zaczęło się od jednego zombiaka, a już jest więcej. O, to jest jakiś szybki. No, gangbang, kurde. No, jest... Był jeden, wzeszło się z 8, czy tam nie wiem ile. O, co tu było więcej tego? Dobra, nie ma. Ten w ogóle nie wstał, nie wiem czemu. Coś może się zlogowało. Jak mówię, to jest nawet gra sama jest w wersji alfa. Nie ma ani nawet bety, więc jest dużo lagów, różnych tych. Więc... Wiecie, nie można dużo się po tej grze... O, widzicie, nie jest otwarte, ale... Nie smash window. O. Ale możemy spróbować tak jakby siłą otworzyć. O, otworzyliśmy siłą. Nie. Nie chcę krzyczeć. Teraz właśnie nie wiem, czym ja mam przejść jednym tym, bo wiem, że jest jakiś skrót klawiszowy, który mogę przejść przez okno nie klikając, a tak to muszę się pierdzielić, co mam kliknąć. Ej, usłyszał nas murzyn, murzyn zombie, o nie. Chodź tu, gnoju. No. Gin, kurde. W końcu, ty. Skończy mi się. Dobra. Pokażę wam animację. Ty, what the fuck, gonią mnie zombiaki. Nie. A ten moja postać nie chce. Dobra, uciekamy. O nie, czuję ból. Może mnie ugryzli. Hikit, uciekniemy już szybko. O, w mordę. Trochę ich dużo. Zaraz pewnie zginiemy tak czy siak. O, widzicie? To była ta animacja. Nie wiem, czemu nie udało mi się wtedy. O, kurde, ty. Jesteś trochę za szybka. Nie, może dalej jakąś szybkość dla zombiaków, bo za łatwo było ich zabijać, ale... Trochę ich za dużo tutaj. Czas pierdzielać. Zobaczymy, czy w domu ktoś jest. Co to było? Ty, za dużo ich dosyć tutaj. A, trolololo. Dobra. Zeżrejmy sobie coś, bo kurde. Wiem, że mnie gonią, ale nie dogonią mnie. O, zjemy sobie rzodkiewkę. Dobra, idziemy stąd jak dalej. W sumie to jest też na ślepo, bo odpalam grę trzeci, może czwarty raz. Mapy w ogóle nie znam, więc będziemy błądzić. A raz mu się... O, a raz mi się tak, nie udało, tylko tak mi się zrobiło, że chodziłem po lesie 50 dni i nic nie znalazłem. Na końcu zginąłem z pragnienia, bo nie mogłem znaleźć domu ani nic. Ściągniemy tego murzyna. Chodź tu, knuj. O, nie! Gin. To w końcu. Jak widzicie, zombiaków jest dużo, mamy ogon wielki.
Broń nam się kończy, bo ten nóż jest masakryczny do kitu. No ale jedziemy. Uciekniemy do lasu przy okazji szczęścia. Nie zgubimy się. Czyli pewnie w ogóle się nie. Czyli pewnie zgubimy się, bo o kurde, dosyć dużo tych zombiaków. Bo ja nie mam szczęścia, więc. Ten let's play będzie trwał tylko 20 minut. Widzicie, FPS-y mi spadają. W sumie ta gra. Wbrew pozorom, w sumie nie ma zbyt wymagającej grafiki, a to widać, że. What the fuck! Jaka horda. W sumie to jest mała horda, bo widziałem większe. Ale. Mój komputer już wymięka, nie? Przy takiej grze już nawet wymięka. Nie wiem, to jest FPS 12. Może zrobimy tak, że zawieszę tą serię i poczekam, aż nowy sprzęt przyjdzie, bo przyjdzie niedługo. I wtedy zaczynamy z pompą, kurde, najnowsze gry będę odpalał. I będę nagrywał. Dokończymy sobie Brothers in Arms. Jeszcze na tym starym komputerku, mi się wydaje. A później zaczynamy wszystkie inne części i tak dalej już z nowym. Mam nadzieję, jak wszystko dobrze, jak wszystko pójdzie dobrze z planem. Aha. Sytuacja jest nieciekawa. Za dużo tych zombiaków dookoła, my nie mamy broni. Jak widzicie, właśnie biegam sobie w kółko i w sumie nic nie wyciągam z tego. Zombiaki mnie gonią. Może wejdę na górę. Przychodzicie za mną, gnoje? Nie. Przyjdzie, ty, jaki kurde... Ty, a tam ja nie mam wyjścia. Aaaa! Trolololol. Jaki chuj, ty, nic nie wiedział. Era. Uciekamy stąd. Nie, kurde, ile ich tu jest? Ty, gnoju, kurde. Ale to się nie opłaca w ogóle 10 FPS-ów. Dobra, kit. Idziemy na ostatnią bitwę. Nie mogę tym bić, kurde. Ja pierniczę, ile i was tu jest? Kurde, uciekamy. Hey you, motherfucker! You wanna fuck with me? No cóż. Nie zapowiada się zbyt dobrze, trochę ich tu dużo. Nie drzyj mordy. A ja nic nie mogę zrobić, bo mi się cała broń zepsuła, kurde. Ej, ja chcę iść spać, zaraz. No w sumie, jak już mówiłem, gra jest w wersji alfa. Będą, jakby tak powiedzieć, twórcy gry. Czyli tam Indie Stone, to jest jakaś niezależna... Nie stacja, tylko niezależny jakiś tam... No wiecie, ten dział, co robi tą grę, jest niezależny i po prostu te update'y będą się z nowymi tymi, z nowymi jakimiś poprawkami, z nowymi jakimiś, nie wiem, rzeczami, będą coś w stylu co w Minecraft'cie. Ja mam oryginalną wersję z Desury, kupioną za 20 zł, bo wiem, że po prostu będzie pewnie jak z Minecraft'em. Minecraft kosztował, nie wiem, 20 dych na początek. Nie, 20 dychce, oh god. Dwie dychy na początek, a później teraz, kurde, 80 zł za jakiegoś Minecrafta, what the fuck? Będzie pewnie podobnie z Projectem Zomboid, jak już zacznie być lepszy, bo twórcy chcą też zamieścić multiplayer. I sobie wyobraźcie, jak to będzie zajebiście tutaj. Taki świat, multiplayer, na pewno będzie dużo tych, bo w sumie z broni palnej to jest tylko, o widzicie, chcę nam się pić. Z broni palnej jest tylko pistolecik i shotgun, karabinka ten. W ogóle nie ma jeszcze, więc będą pewnie jakieś karabinki. Może później pułapki będą. Może będzie można hodować zwierzęta. Pewnie będą musieli na multiplayera, musi być mapa wielka. W sumie teraz jest mała. A ja w sumie nie wiem, co robić i teraz idę chyba na śmierć. Czego ty się przestraszyłeś, gnoju? No, więc wiecie, i tak będzie to szło. Update'y co tam, nie wiem co ile. To nie jest jakoś co miesiąc. Update'y są po prostu, czytam czat tam na Mondoid. I te, update'y są co jakiś czas.
zawsze wydają wersję testową na czat. A nie wiem, czy to działa tak, że każdy, nawet kto nie ma normalnego Projecta Zomboida, może pobrać tą próbną. Czy to jakoś ten Project Zomboid wykrywa mi tego, że mam oryginalnego z desury? Nie wiem, nie wiem na jakiej to zasadzie. Ale będziemy tak ten, jechać sobie. I seria będzie już, mi się wydaje, że zawieszę, bo pierwszy odcinek i 12 FPS-ów to nie ma sensu. Nie ma sensu. Dam ten odcinek jako jakby taka zapowiedź nowej serii, która będzie w najbliższym czasie. Dokończymy Brothers in Arms, jak już ten wspomniałem. Z PJ-em coś może jeszcze nagramy i będziemy tak jechać. I teraz jestem już na stacji kolejowej z torami. Diox Mordo, zawsze chciałem mieć klip z torami. Tory w klipie. No, 20 minut odcinka minęło. A my sobie łazimy i nic nie robimy i zaraz, kurde, nie wiem. Dobra, to zawsze chciałem coś spróbować. Jakbym teraz tak sobie czas. Coś mnie zje? Fajnie by było. To zobaczymy, czy coś mnie zje. No, zobaczymy, co się stanie, jak poczekam tutaj z parę dni. Bo i tak nie mamy niczego lepszego do roboty. Ty, nic mnie nie zjada, ej. No dobra, kończymy ten odcinek. Zobaczymy się na następnym Brothers in Arms, ale Project Zomboid zawieszam. Nagrywamy to lepszym sprzęcie. Z większą pompą, z większymi chęciami, z przerwą i w ogóle wtedy jeszcze będzie pewnie więcej serii na moim kanale. Ale postaram się wszystkie po prostu mieć tak dwie albo trzy maksymalnie i je kończyć, bo jak mi się zbierze tych serii, to będzie masakra. Jakiś koop z PJ-em i z Adsonem. Będziemy kombinować, nie? Dobra, a jak na razie żegnam was. Do zobaczenia. Brothers in Arms, a Project Zomboida na razie mówimy siemano. Cześć.